No więc witajcie, witajcie w kolejnym odcinku Kijowych Broni. Dzisiaj omówimy sobie zdecydowanie, moim zdaniem, ciekawą broń, jaką jest SWAT 556 czy też SWAT 556, chociaż ta angielska wymowa chyba brzmi trochę lepiej. Od razu uprzedzam, że nie idzie mi tą bronią zbyt dobrze, więc gameplay może być taki trochę nudny, trochę pocięty, ale starałem się go jak najbardziej urozmaicić i myślę, że jakoś mi to wyszło. No a poza tym nieważne jest tło chyba, tylko to co mówię, to jakie wam wiadomości przekazuję, a tych jest od groma. A zacznijmy standardowo od obrażeń, jednak już tutaj sprawa się komplikuje, gdyż kiedyś broń ta zadawała od 40 do 24 obrażeń, co oznaczało 3 do 5 strzałów wymaganych, aby kogoś zabić. Jest to bardzo logiczne. Natomiast niedawny patch, który wyszedł w tych notatkach patchowych, jakby tam gdzie się wymienia to, co patch poprawia, napisane było, że zwiększono ilość strzałów wymaganych, aby kogoś zabić na dalekich dystansach, już w przypadku SWAT-a 556. No i nikt nie wie, co to właściwie znaczy, bo nie podali konkretnej ilości, jednak nie wydaje mi się, żeby zmiana była większa niż o jeden strzał, bo 6 strzałów to już by było trochę dużo, a 7 czy 8 to już nie mówię. No ale załóżmy, że 6 strzałów jest teraz wymaganych na dalekich dystansach, co oznaczałoby obrażenia w przedziale 40, maksymalnie 40 i minimalnie 19 bądź mniej. Nie wydaje mi się, żeby to było 18 czy też tak, bo to nie ma sensu tego redukować bardziej. 19 wydaje mi się, że to są dobre obrażenia. Jednak nikt, właściwie rzecz biorąc, tego nie zbadał, nikt tego na 100% nie potwierdził. I zanim krzykniecie, ale kiju, to po co podajesz takie nieprawdziwe, niesprawdzone informacje, bo może się mylisz? Chciałbym wam powiedzieć, że w rzeczywistości nie będziecie musieli trafić nigdy więcej niż 4 pociski, z prostego powodu. Niesamowitego zasięgu SWAT-a. Wystarczające chyba będzie, jeżeli powiem, że na odległości od 50 do 100 metrów broń ta zdaje 33 obrażenia, co oznacza właśnie 4 strzały wymagane, aby kogoś zabić. Żeby przedstawić wam to tak trochę bardziej wizualnie, teraz pokażę wam mapkę Turbine. Stoimy sobie na szczycie tej powalonej turbiny i strzelamy, no praktycznie rzecz biorąc, na drugi koniec mapy, co daje nam odległość około 90-95 metrów. Odległość tą można zmierzyć chociażby korzystając z tego komputera balistycznego na snajperkach, który podaje nam odległość do celu. Można bardzo łatwo sobie zmierzyć to, każdy to może zrobić. Strzelamy i zabijamy na 4 strzały, więc taka jest właśnie odległość te 100 metrów i właśnie dlatego wam mówię, że nigdy nie będziecie musieli strzelać więcej niż 4 razy, bo nie znajdziecie raczej takiej odległości, która by przewyższała te 100 metrów wymaganych, znaczy ten 100-metrowy zasięg, na którym zabijamy 4 strzałami. Może trochę to pogmatwałem, ale podsumowanie jest takie. SWAT zadaje od 40 maksymalnie obrażeń do 19 bądź mniej, co oznacza 3 do 6 strzał wymaganych, aby kogoś zabić, jednak realistycznie rzecz biorąc, nigdy nie strzelicie więcej niż 4 razy. Znaczy nie traficie więcej niż 4 razy, bo wiadomo, że strzelać musicie 6 razy, bo broń to jest broń strzelająca seriami, nieważne. W każdym razie, przejdźmy teraz do mnożnika headshota, który wynosi tutaj 1,2x. Przydatny on jest tylko wtedy, kiedy strzelamy na zasięgu większym niż 50 metrów, więc właściwie rzecz biorąc prawie nigdy, także nie warto się tym przejmować, lepiej celować w środek masy, czyli w tłów. A recoil sam nam podniesie i być może ten ostatni pocisk z serii będzie już, będziesz po prostu headshotem. Szybkostrzelność SWAT-a wynosi zatrważające niesamowite 540 RPM, co w porównaniu z inną bronią strzelającą seriami, to znaczy M8A1, który wypluwa pociski z prędkością 760 RPM, nie jest to dużo, w zasadzie to bardzo wolno. Trochę poprawił tutaj patch, który nieznacznie zmniejszył burst delay, czyli przerwę pomiędzy seriami, ale ciągle ta broń strzela dosyć wolno i tutaj jest akurat dosyć poważna wada, jakby nie patrzeć. Kolejną ciekawą sprawą związaną ze SWAT-em jest jego reakcja na dodatek tryb ognia. Oprócz tego, że oczywiście strzelamy wtedy w trybie Fallouto, co jest bardzo logiczne, to zmianie ulegają także RPM-y, które wzrastają do 900, co czyni ze SWAT-a drugiego Type 25, pod względem oczywiście szybkostrzelności. Niestety równo z tym przenosi się jedna z wad Type'a, mianowicie tak szybki ostrzał bardzo szybko wyczerpuje nam magazynki i w kilka minut można wystrzelać cały zapas. Na szczęście odrzut wzrasta tylko trochę i bardzo łatwo go kontrolować, na pewno zdecydowanie łatwiej niż w przypadku Type'a 25.
Ale żeby zbalansować trochę tą broń, nasz niesamowity 3-strzałowy zasięg i 4-strzałowy zasięg ulega drastycznej zmianie, bo 3 strzałami zabijemy na odległości do 2 metrów. To nawet dobrze, bo jest to jakiś tam czynnik balansujący, powodujący, że ta broń nie jest overpowered jak fal z automatycznym strzelaniem przed patchem, który był dosyć OP. Także wydaje mi się, że to jest akurat dobra zmiana. Jeżeli coś chodzi o magazynki i ich przeładowywanie, to tutaj jest całkiem standardowo, bo pomieścimy w nich 30 nabojów, a z dodatkiem powiększony magazynek tylko 9 więcej. Przeładowanie zajmie nam 2,09 sekundy, bądź 1,22, jeżeli zastosujemy Reload Cancel. Ten drugi czas jest właściwie najszybszym czasem przeładowania ze wszystkich karabinów w grze, co nie jest bardzo ważną cechą, ale zawsze coś. W każdym razie bardzo, bardzo polecam korzystać z Reload Cancel, bo dosyć nieźle nam skróca ten czas ładowania i powoduje, że możemy szybko wrócić do strzału, co stosując Full Auto naprawdę będziecie musieli często robić. Więc jak tego słota ogarnąć? Przyznam się, że ja nie potrafiłem. Technicznie rzecz biorąc, najlepiej go używać na średnich dystansach, dobrze celując i puszczając celne serie. I pewnie jeżeli ktoś ma dobrego aima i nie ruszuje zbytnio, to ma z tą bronią naprawdę dobre wyniki i dobrze mu nią idzie. Nawet stosując tryby ognia i korzystając z tej broni w trybie full auto, jakoś nie czułem, aby mi ją szło dobrze, aby jakoś ona stanowiła dla mnie, no, po prostu dobry kawał broni. Może to tylko moje prywatne uczucie, bo statystyki mówią co innego, ale jak wiecie, końcowe opinie zawsze są mocno subiektywne i zazwyczaj w nich hejtuję trochę te bronie. Obiektywnie rzecz biorąc, SWAT 556 jest naprawdę solidnym kawałem karabinu, który tak seriami, jak i w trybie Fallouto spisuje się bardzo dobrze. Końcową ocenę w takim razie pozostawiam wam. Natomiast jeżeli chodzi o dodatki, to mnie najlepiej się grało z Red Dotem i szybkim wyciągnięciem, jeżeli chodzi o używanie tej broni w trybie 3-strzałowym, oraz oczywiście szybkie wyciągnięcie i tryb ognia, jeżeli chodzi o strzelanie full auto. Klasy tłumaczą się chyba same przez siebie i nie ma co tutaj dopowiadać. Kończąc już, w pojedynku SWAT kontra M8A1, czyli dwie bronie strzelające seriami w tej grze, moim zdaniem wygrywa M8A1. Jednak musicie sobie sami pograć obiema tymi brońmi i je poczuć. I ta końcowa opinia zostawiam ją dla was i żebyście sami zadecydowali. Jak zwykle dzielcie się swoimi opiniami w komentarzach, bo ostatnio często to robicie, mówiąc, że nie mam racji i tak dalej, jeżeli chodzi o ceny broni. Ale ja to lubię i każdy ma swoje zdanie, to jest fajne. W każdym razie ja się z wami żegnam, to by było na tyle, cześć.